Witam w kolejnym odcinku z serii, właściwie takiej miniserii Moja paczka z Chin. Przyszła do mnie tutaj kolejna paczuszka, już sobie ją pozwoliłam otworzyć. Więc nie trzymając dłużej w niepewności, zapraszam na kolejny odcinek. Jak już widzieliśmy, paczuszka jest otwarta. To nam nie będzie potrzebne. Ładnie opakowane. Już coś tam się wyłania, jakieś zielone pudełeczko. I co my tu mamy? Jest to kamera endoskopowa o długości 5 metrów na USB, przeznaczona dla telefonu z Androidem. I w zestawie mamy tak. Oto nasza kamera. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać. Są wokół niej diody LED. W środku mamy nasz obiektyw. Przewód ma mieć 5 metrów. Pilot sterowania. Złącze mikro USB. Przejściówka z mikro USB na USB. Zestawy gadżetów. Mamy dwa rodzaje haczyków na sprężynce. Mamy przejściówkę. I mamy lustereczko. Dostajemy również ulotkę informacyjną, jak mamy podłączyć w wersji do komputera. Tutaj mamy płytkę ze sterownikami. Taka zwykła płytka. Prawdopodobnie sterowniki są nieaktualne, więc najlepiej pobrać je ze strony producenta. Mamy tutaj adres do podanych, skąd możemy ściągnąć aktualne sterowniki. Mamy też wersję na Androida, sterowniki. Oczywiście musimy zeskanować sobie ten kod QR. Ewentualnie pobrać aplikację z tej strony. Więc zaraz wracam z telefonem. Mamy nasz telefonik. Przejdziemy do Google Play. Wyszukaj. Mam AN97 APK, tak samo jak piszę tutaj na ulotce. I mamy AN98, ale my szukamy 97 i to będzie to. Klikamy zainstaluj. Oczywiście tej kamerki nie podłączę do tego telefonu, ponieważ mamy zbieżność interfejsów, bo tu mamy port USB typu C, a tu mamy mikro, ale to zaraz naprawimy. Otwórz. Się nam otworzy. Teraz użyjemy takiego małego gadżetu. Jest to adapter. Który podepniemy pod naszą kamerę i do naszego telefonu.
I chyba nasza przejściówka nie działa. Ale to nic. Mamy jeszcze jedną w zanadrzu. Ta już jest trochę większa. Telefon zareagował, że wykrył urządzenie typu OTG. Więc teraz pobawimy się w zestaw MacGyvera. Nie tego urządzenia, bo żeby inaczej. Pokrętłem na kablu możemy sterować intensywnością diod lub całkowicie wyłączyć, ale niestety nie ma dalej obrazu. Spróbujemy z 9.8. Jest obraz, mamy. Gorące te diody. Ale się kręcę tą kamerą. O. I teraz mamy podgląd i możemy wszystko przeczytać. Trybu zoomu to ja tu nie widzę, jedynie co to jest tryb doświetlenia. To jest pewnie magiczny przycisk srebrny, który robi nam zdjęcia. A teraz czas na testy. Wracając do kamery, to tutaj mamy taką małą dziureczkę, którą musimy pierw tak nałożyć to, potem to. Kamerka fajna, przewód ma rzeczywiście 5 metrów z kawałkiem plus ten moduł, który przedłuża nam i możemy go podpiąć też do komputera. Jak widzieliście, kamerka nie nagrywa w dobrej rozdzielczości. Jak dla mnie kamerka mi się bardzo przyda. Jedyny minus to, że jeśli jest włączona i wszystkie diody są na maksa rozjaśnione, głowica strasznie się grzeje. To zaczyna, gdybyśmy ją trzymali w tym miejscu, to zaczęłaby nas parzyć w palce. Nie wiem, czy to jest wina zastosowanych diod, że tak się grzeje.
Kamera oczywiście posiada certyfikat wodoszczelności IP67. Tak jak prezentowałem w filmie, można ją zanurzyć i nic się jej nie stanie. Tutaj wszystko wygląda na szczelne. Mam taką nadzieję. Mam też nadzieję, że ta kamera zostanie ze mną dłużej. Nie okaże się nietrafionym zakupem. Jeśli byście chcieli zobaczyć cenę, oczywiście link do kamerki będzie oczywiście w opisie. Wszystkie rzeczy, jakie z Chin zamawiam, to ciągle z tej samej jednej stronki, banggood.com. Link oczywiście też będzie w opisie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.